Rozmowa dnia. Pierwszym gościem w środę sygnałów dnia w środę jest pan Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie rzeczniku, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się wczoraj z szefami partii koalicyjnych Jarosławem Gowinem oraz Zbigniewem Ziobro. Jakie wyniki tych rozmów? Oczywiście szczegóły pozostają pomiędzy panami biorącymi udział w rozmowie, ale jak słyszymy, mówią to również, jak rozumiem, źródła zbliżone do zaproszonych gości, rozmowy odbywały się w dobrej atmosferze. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że rozmawiamy. Myślę, że te słowa pana prezesa Kaczyńskiego sprzed kilku dni w wywiadzie o tym, że no, każdy, kto chciałby rozbijać Zjednoczoną Prawicę, tak naprawdę działa na szkodę rzeczy znacznie ważniejszych, nie naszego interesu politycznego. Myślę, że te słowa trafiły na podatny grunt, no i liczę, że wszystkie ewentualne wątpliwości, niejasności będą wyjaśnione, rozstrzygnięte, problemy rozwiązane i będziemy mogli już zająć się sprawami najważniejszymi. Panie rzeczniku, różne źródła podają również, że prezes Jarosław Kaczyński miał postawić ultimatum Zbigniewowi Ziobrze, mówiąc coś takiego: albo ty i twoje ugrupowanie głosujecie za planem odbudowy, rządowym planem odbudowy wykorzystującym środki unijne, albo wyrzucimy was z koalicji rządowej. Przepraszam za kolokwializmy, skróciłem to, ale czy to jest prawda? Czy pan to potwierdza? Nie potwierdzę żadnych doniesień prasowych, bo to byłoby niezręczne i nieeleganckie wobec naszych koalicjantów. Rozmowy zostają pomiędzy toczącymi je stronami i mamy doniesienia medialne wzajemnie sobie przeczące, bo są również takie, które podważają tę zacytowaną wersję Gazety Wyborczej, o której pan redaktor przed chwilą wspomniał, a nie chodzi o to przecież, żeby rozmawiać w takim celu, żeby za chwilę z tym wszystkim biec do mediów. Proszę wybaczyć, ja rozumiem, że taka rola pana redaktora, moja niewdzięczna rola jest tutaj raczej ograniczania takich spekulacji. To panie rzeczniku, zapytam inaczej. Politycy Solidarnej Polski mówią bardzo wyraźnie, za planem odbudowy nie zagłosujemy. Co to oznacza w takim razie? Jeżeli faktycznie oni nie zagłosują, czy to oznacza koniec koalicji rządowej w obecnym kształcie? Będziemy cały czas rozmawiać o tych decyzjach czy planach Solidarnej Polski już od momentu zakończenia szczytu unijnego. Te informacje są przez nich przekazywane. Nie jest to dla nas zaskoczenie. No, mamy nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. No ale oczywiście ten instrument odbudowy, Krajowy Plan Odbudowy, znajdzie większość w parlamencie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Znajdzie, ale wtedy przy pomocy opozycji. Ale jeżeli jeszcze będę drążył ten temat, jeżeli Solidarna Polska faktycznie powie nie, to wtedy koniec koalicji, jak się domyślam, bo nie wyobrażam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało przepychać ten plan akurat głosami opozycji, to czy wtedy rząd mniejszościowy, czy nowe wybory przedterminowe? No tośmy się troszkę zagalopowali w tych scenariuszach, bo jeszcze żaden z nich nie leży na stole. Najważniejsze jest to, żeby plan odbudowy został przyjęty i został skierowany do Komisji Europejskiej, bo to jest kwestia rozdysponowania naprawdę wielkich pieniędzy unijnych na rzeczy, które pozwolą nam wyjść na prostą, jeśli chodzi o wyjść z tego dołka, w który wpadliśmy przez koronawirusa. Tam będą pieniądze przeznaczone na służbę zdrowia, na transport, na nowe technologie i tak dalej. To są wszystko sprawy, które pozwolą nam szybko wrócić na ścieżkę rozwoju i to jest najważniejsze i myślę, że na tym się powinniśmy skupiać. Jakie scenariusze w przyszłości? Ja przede wszystkim wierzę, że Zjednoczona Prawica będzie rządzić w sposób niezakłócony do najbliższych wyborów parlamentarnych, co najmniej. No ale oczywiście w polityce różne scenariusze są możliwe. Gdyby tak się stało, że jakiś będzie należało rozważać, to wybierzemy wtedy najlepszy.
Najbliższe wybory parlamentarne, przypomnę drodzy słuchacze, są zaplanowane na jesień 2023 roku. Wspomniał pan o wywiadzie, jakiego Polskiej Agencji Prasowej udzielił prezes Jarosław Kaczyński. No to w takim razie dwa fragmenty z tego wywiadu. Pierwszy, to udawanie, że się broni jakichś wartości. Niczego się nie broni, broni się swojego interesu, broni się tego, żeby powiedzieć nie. Pan X nie będzie tutaj gwiazdą, bo ja chcę być gwiazdą, chociaż różnica kwalifikacji jest taka, jak pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Tatrami. Kim jest pan X? Pan X jest formułą dość uniwersalną, bo w polityce jest dużo emocji, dużo ambicji. I wiele osób może znaleźć się w zależności od aktualnej konstelacji na miejscu pana X lub pana Y. To każdy z nas, ja również, bo nikt nie jest pozbawiony tych wad, musi wziąć sobie do serca te słowa i po prostu mieć przed oczami to, co jest najważniejsze, czyli to, co mamy w swoim programie, to, co realizować możemy wspólnie, razem, jako zjednoczona prawica i rzeczywiście poskromić pewne swoje ambicje osobiste, ambicje ugrupowań, chęć budowania własnego wizerunku, chęć budowania jakiejś odrębności właśnie na hasłach, które się głosi, o wartościach. No, to rzeczywiście no, prezes Kaczyński może dość ostro, może bardzo szczerze, ale myślę, że też z doświadczenia związanego z już dość długą działalnością w polityce mówi jasno, jak na takie sprawy trzeba patrzeć. I jeszcze jeden cytat z tego samego wywiadu. Przejęcie władzy przez opozycję byłoby dla Polski nieszczęściem. Opozycja proponuje kompletne zdemolowanie Polski w imię ich interesów i co tu dużo mówić, w imię interesów zewnętrznych. Jak rozumiem, chodzi o interesy zagraniczne. O jakie interesy chodzi dokładnie? Jakich państw? Tych wszystkich, którym nie podoba się, że Polska staje się liczącym się graczem gospodarczym na arenie europejskiej, że Polska chce odgrywać rolę w Unii Europejskiej, która wynika z naszego potencjału właśnie gospodarczego, ludnościowego, z naszego położenia geograficznego. No przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, no, że jeżeli ktoś chce nieco więcej miejsca przy stole, to inni się muszą posunąć, a ci, którzy się muszą posunąć, na pewno z tego nie są zadowoleni. Zjednoczona Prawica prowadzi politykę nakierowaną na polski interes narodowy, na to, żeby przede wszystkim dbać o polskich obywateli i wyniki pokazują, że robimy to dobrze, no wszystkie statystyki wskazują, że mamy wzrosty, albo jesteśmy i tak na czele Europy w czasie kryzysu, jeśli wszyscy odnotowują spadki. I to jest ta rzecz najbardziej podstawowa. No, obiektywnie rzecz biorąc, nasze działania są korzystne dla Polski, a mamy, przecież nie musimy wróżyć z fusów, mamy porównanie, jak rządziły siły polityczne, które dzisiaj są w opozycji. No, te wyniki były drastycznie, drastycznie gorsze i to na pewno nie będzie w interesie Polski. Drodzy radiosłuchacze, słuchacie wywiadu z Radosławem Foglem, wicerzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Ciąg dalszy tej rozmowy na naszej stronie internetowej oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie rzeczniku, zmieniamy temat. Wczorajszy werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który podważa de facto sposób wyboru w Polsce sędziów. Czy Polska wykona ten wyrok, a jeśli tak, to jak? Tutaj przede wszystkim pamiętajmy, że to nie jest wyrok w sprawie o wybór sędziów, czy to nie jest wyrok w sprawie przeciwko Polsce. To jest odpowiedź na pytanie prejudycjalne NSA. Więc tak naprawdę ta odpowiedź wraca na razie do NSA. Niemniej przy okazji tego wyroku po raz kolejny się ujawnił pewien zasadniczy spór, który dotyczy tej kwestii. Spór, który u swoich podstaw jest sporem politycznym. O to, jaka jest Unia Europejska, jaka ma być, czy obowiązują traktaty, w jakim zakresie obowiązują traktaty, bo Prawo i Sprawiedliwość i polski rząd stoją tutaj niezmiennie na stanowisku, że to, w jaki sposób urządzany jest, mówiąc kolokwialnie, wymiar sprawiedliwości, jest wyłączną domeną państwa członkowskiego. Część opozycji
i Trybunał Sprawiedliwości zdaje się twierdzić, że można sobie, Unia Europejska właśnie za pomocą wyroków Trybunału może sobie uzurpować kompetencje w tej dziedzinie. No a tak naprawdę, jak mówiłem, jest to kwestia polityczna. No, czy Unia będzie miała więcej kompetencji, czy państwa członkowskie będą miały więcej kompetencji. Słyszeliśmy wczoraj wypowiedź prezes Trybunału Konstytucyjnego, która ocenia ten wyrok jako zaburzenie polskiego porządku konstytucyjnego, bo jest sprawą jasną, że w Polsce najwyższym prawem jest konstytucja, nie traktaty międzynarodowe. Czy to oznacza w takim razie, że będziemy wchodzili w kolejne tego rodzaju konflikty z instytucjami Unii Europejskiej? No bo ja się mogę domyśleć, że będą kolejne tego rodzaju pytania prejudycjalne. Nie wykluczam, że ten spór, no bo to jest spór o znaczeniu bardzo zasadniczym, będzie trwał, no ale no, można wywieść z tego wczorajszego wyroku, że Trybunał Sprawiedliwości chciałby nadać polskim sądom kompetencje do oceny innych sądów, innych sędziów, żeby sędziowie jednych sądów mogli oceniać powołania czy fakt pełnienia urzędu przez innych sędziów. No to jest w sposób oczywisty sprzeczne z konstytucją, bo polska konstytucja daje prerogatywy powoływania sędziów prezydentowi i nie przewiduje żadnego mechanizmu cofania, anulowania, weryfikacji tej decyzji. Zmiana tematu, kolejna, szczepionki z Chin. O tym rozmawiali prezydenci Polski i właśnie Chin. Tak czy nie? Czy rząd polski powinien szczepić społeczeństwo szczepionkami z Chin? Może zacznijmy od tego, że rząd polski powinien szczepić społeczeństwo. I robi to. Robimy to korzystając z dostępnych zasobów, które nam dostarczają producenci, no ale widzimy, i to nie widzimy, widzimy nie od dziś, że tych szczepionek jest cały czas za mało. Mamy zaszczepione już 3 miliony, ponad 3 miliony dawek, a gdyby do nas docierało więcej szczepionek, bylibyśmy już dalece bardziej zaawansowani w tym procesie. No i w związku z tym analizujemy wszystkie możliwości. Kilka tygodni temu mówił o tym premier Morawiecki, że rozważamy możliwość kupna szczepionek poza tą pulą unijną. Badamy również sytuację dotyczącą innych producentów. No, decyzje jeszcze żadne nie zapadły, no, ale w momencie, kiedy je będziemy podejmować, chcemy wiedzieć, jakie opcje są na stole. Oczywiście nikt nie będzie ryzykował zdrowiem Polaków. Wszystkie szczepionki, jakie będziemy zakupować, muszą mieć dopuszczenie odpowiednich agencji lekowych. To od razu mówię, żeby nie pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości. To jest sprawa najważniejsza i warunek sine qua non. A panie rzeczniku, w maju, jak słyszy ministra Sasina, w Tarchominie, w Polfie Tarchomin ma stanąć i być gotowa do pracy linia do konfekcjonowania szczepionek. Czy faktycznie będzie tam rozlewana? Duże są szanse na to? Taki jest plan, to chcemy zrobić. No, niestety po latach likwidacji polskiego przemysłu farmaceutycznego trzeba teraz go odbudowywać. Wspomniany Krajowy Plan Odbudowy, te pieniądze z unijnego instrumentu odbudowy również będą przeznaczone na rozwój farmacji i produkcji leków. Taki jest jeden z celów tutaj Komisji Europejskiej. Chcemy mieć taką linię produkcyjną, chcemy, żeby Polfa miała taką możliwość na przyszłość. Jeżeli nie na dziś, jeżeli nie na jutro, to na pojutrze, ale to jest też kwestia pewnego bezpieczeństwa kraju i obywateli. Paszport szczepionkowy, tak czy nie? Nie wiemy dzisiaj, czym miałby być paszport szczepionkowy. Samo słowo paszport może być nieco mylące, bo sugeruje dokument, który albo pozwala przekroczyć granicę, albo nie pozwala przekroczyć granicy. Trwają dyskusje w ramach Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby ktokolwiek decydował się na tego typu twarde rozwiązania. Jeżeli, ale ja spekuluję, podkreślam, żeby nikt nie uznał, że coś jest już postanowione, to mogę zgadywać, że jeżeli pojawiłoby się coś w tym stylu, to raczej na przykład
w sytuacji obowiązkowej kwarantanny przedstawienie dokumentu o zaszczepieniu z takiej kwarantanny by zwalniało. Jeśli chodzi o Polskę, przysłuchujemy się tej dyskusji i skupiamy się na jednym, żeby ten certyfikat o szczepieniu, który każdy zaszczepiony dostaje w Polsce, żeby on był uniwersalny i żeby on był rozpoznawalny i uznawany przez wszystkie kraje unijne. Bo nie wiemy, jak się sytuacja potoczy, ale chcemy, żeby w razie czego nasi obywatele byli przygotowani. Dlatego na przykład zintegrowanie tego certyfikatu z aplikacją mObywatel. I ostatnie pytanie, panie rzeczniku. Ostatnio zachorował na COVID pan minister Michał Dworczyk, odpowiedzialny za akcję szczepień. Inny ważny minister Jacek Sasin też był kilka tygodni nieobecny, bo był chory. Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby nie zaszczepić najważniejszych osób w państwie? Panie redaktorze, przyjęliśmy Narodowy Program Szczepień, który jasno określa kategorie, grupy i kolejność szczepień. I tutaj politycy, poza pewnymi wyjątkami, no nie tylko polityków, no pamiętamy wszyscy tę głośną historię, politycy po prostu czekają na swoją kolejność. Ale jeżeli kolejność, wirus trafi premiera albo na przykład wicepremiera Kaczyńskiego? Liczymy, że wszystkie podejmowane przez nas środki ostrożności zalecane przez Ministerstwo Zdrowia będą środkami wystarczającymi, ale pan redaktor wie chyba dużo lepiej ode mnie, jakie byłyby okładki niektórych tytułów w sytuacji, gdyby ktokolwiek taką decyzję podjął. No, ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście to może wpływać na funkcjonowanie państwa, no, ale tutaj przyjęliśmy zasadę solidarności ze starszymi pokoleniami, z tymi, którzy w pierwszej kolejności są do szczepienia, bo są najbardziej zarażeni. Gdybym ja decydował, drodzy państwo, o tym, jakie mają być tytuły w prasie, to bym dał tytuł taki: Rządzie, zaszczep się. Dziękuję panu serdecznie. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był pierwszym gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję serdecznie. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.